Dzień dobry, witam Cię w kolejnym Porannym Inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o tym, że nie ma sezonu. W wielu branżach występuje coś takiego jak sezonowość. To oznacza ni mniej, ni więcej niż tylko tyle, że jedne miesiące są lepsze i wtedy więcej zarabiamy, ale są też miesiące słabsze. I czasami jest tak, że te słabsze miesiące to jest dla wielu osób, które działają w różnego rodzaju branżach, prosta wymówka, żeby po prostu nie sprzedawać. No bo nie, bo teraz są wakacje, przecież w wakacje nikt nie kupuje, to w ogóle nie ma sensu sprzedawać, bo wszyscy są na urlopach. Serio? Wszyscy wyjechali na urlopy? Naprawdę cała Polska, wszyscy się zwinęli? Oczywiście, jakaś część ludzi pojechała na urlopy, gdzieś się rozjechali, ale jest też duża część ludzi, która normalnie pracuje i oni być może by chętnie skorzystali z tego, co Ty masz do zaoferowania. Zatem prawda jest taka, że podejmuj działania cały czas. Okay? I nawet jak będą spadki, to się i tak opłaca. Zobacz, tych klientów będzie mniej, ale prawda jest też taka, że konkurencja prawdopodobnie w tym samym czasie jest bardzo leniwa, tak? A jeżeli konkurencja jest leniwa, no to bardzo dobrze, to wtedy Ty nacieraj. Zobacz, co się dzieje na przykład w mojej branży. W tej chwili mamy wakacje i wiele osób w ogóle, takie coś publikuje raz na miesiąc, raz na dwa, albo w ogóle całkowicie odpuścili. Natomiast ja w wakacje nacieram jak szalony, po prostu ciśniemy jak jacyś maniacy, nagrywamy codziennie poranne inspiratory, do tego będą pojawiały się jeszcze wywiady, pojawiają się jakieś cytaty, teraz robimy live'a jeszcze dodatkowo na Facebooku, tak? Więc mimo wszystko, że są wakacje i to jest niby słabszy okres, to i tak mnóstwo ludzi siedzi przed komputerami. A to, że są wakacje, no to zobacz, to też wiele zależy od pogody. Bo na przykład, co z tego, że są wakacje? Ale wiele osób gdzieś pojechało nad morze i pada deszcz, jest pochmurno, pogoda nie dopisuje, zatem oni sobie siedzą przed swoimi tabletami, telefonami, smartfonami, siedzą przed laptopami i mogą oglądać moje poranne inspiratory, albo live'a, albo jakieś szkolenie, tak? Albo mogą sobie pobrać e-booka, bo wtedy wreszcie mają na to czas, a normalnie na co dzień są zagonieni. Zatem pomyśl o tym. Chciałbym Ci podać kilka przykładów. Zobacz, mamy firmę Wedel, która zajmuje się sprzedażą słodyczy, tak? I jeżeli oni by działali zgodnie z tą zasadą, że a nie, bo są słabsze sezony, to nie sprzedawajmy, no to, bo jest ciepło, to przecież nikt nie będzie jadł czekolady. Ale czy oni tak działają? No nie. Mimo, że są wakacje, to Wedel cały czas sprzedaje. Oczywiście oni wtedy muszą myśleć, że okej, to może czekoladę sprzedawajmy z jakimś tam szejkiem, a może dokładajmy ją do jakichś lodów, a może przecież ludzie chodzą na jakieś wesela, imprezy okolicznościowe, tak? I też niech tam czekolada się wylewa z takiej fontanny i tak dalej, i tak dalej. Po prostu muszą myśleć, jak można tą czekoladę sprzedać ewentualnie na jakieś inne sposoby, ale cały czas działają. Tak samo zobaczcie z lodami różnego rodzaju. Czy lody sprzedawane są tylko w lato? No nie, oczywiście, że w lato jest ten taki pik sprzedażowy, jest wtedy górka, no bo temperatura robi swoje, ludzie chętnie sięgają po lody, ale czy to jest tak, że jak przychodzi listopad, to wszyscy się zwijają, zamykają lodówki i nie można kupić żadnych lodów? No nie, absolutnie tak to nie działa. I zobacz, to samo. Ludzie chodzą na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, gdzie są podane też na różnego rodzaju bankietach, weselach, imprezach, też mamy podane lody, tak? Ludzie chodzą do kawiarni, mogą sobie wtedy wziąć, wiesz, do kawy jakąś gałkę lodów, chodzą do galerii i właśnie o to chodzi, że wtedy te lody mogą być sprzedawane do kawy, do naleśników, do szarlotki. Trzeba po prostu myśleć, ok? I zobacz. Przykład typowo z mojego podwórka, gdzie na przykład jak my robiliśmy kursy na temat efektywnej nauki i też było coś takiego, że a no to teraz już po maturach to już w ogóle nie ma sensu tego oferować, nie ma sensu tego sprzedawać, tak? Bo no po maturach to już nie ma sensu. Kto się miał przygotować, to się przygotował. Ale czy to jest prawda? No nie, bo prawda jest też taka, że jest wiele osób, które właśnie teraz w wakacje chciałyby się lepiej przygotować do studiowania. Teraz mają czas i sobie mogą przerabiać nasze kursy, tak? Będzie mniej zainteresowanych, będzie mniejsze zainteresowanie, w ogóle mniejsza reakcja na ofertę, ale to nie znaczy, że nie będzie żadnej reakcji, ok? Trafimy po prostu do tych osób, które są bardziej ambitne, które chcą być lepiej przygotowane. I właśnie o to chodzi, że te słabsze okresy możesz wykorzystać na to, żeby, wiesz, dogonić swoją konkurencję albo zostawić ją daleko w tyle. Jeżeli naprawdę mocno pociśniesz, no to może być tak, że o Tobie zrobi się bardzo głośno, o Twojej firmie, o Twojej branży, o tym, co Ty konkretnie robisz, a Twoja konkurencja, jako że wakacje albo że niby jest słabszy okres, no to sobie trochę odpuściła, no i niestety później, wiesz, będą płakać, bo Ty mocno pociśnąłeś i zdominowałeś jakąś część rynku, tak? Zatem ten słabszy okres możesz wykorzystać także jako testy. Jakie robić reklamy, czy może rób jakieś materiały wideo, wypuszczaj różne wersje ofert, sprawdzaj, co działa, co nie działa. I widzisz, przyjdzie wrzesień, na przykład po wakacjach, no i zanim konkurencja się obudzi, to Ty już będziesz miał wszystko perfekcyjnie przygotowane i będziesz działał jak maszyna. I nie ma czegoś takiego jak martwy sezon w biznesie. Martwy sezon jest wtedy, jak Twoje działanie jest martwe.
Mam nadzieję, że podobał Ci się ten materiał wideo, mam nadzieję, że dało Ci to do myślenia, jeżeli prowadzisz biznes i właśnie masz takie rzeczy, że a, bo teraz mamy lepszy sezon, no ale później no to tego sezonu nie ma, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby w tych słabszych okresach też cały czas nacierać, też cały czas zdobywać klientów, edukować tych klientów, żeby nawiązywać z nimi relacje, żeby później, gdy pojawi się sezon, to Ty będziesz po prostu wspaniale ustawiony. Więc jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, daj oczywiście łapę w górę, subskrybuj nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Możesz mnie obserwować także na Snapchacie, zachęcam Cię, żebyś zaglądał na nasz fanpage, czyli facebook.com/liczysiewynik, tam też pojawia się dużo ciekawych rzeczy. Na dzisiaj to już wszystko, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia jutro o 6:30.